Dzień dobry. Dobry wieczór. Mateusz Danowicz. Recenzja Pokémon Legends Arceus przed nami właściwie już się rozpoczyna. Więc no to jest gra, która... Jakby wiele osób na nią czekało na pewno, bo to jest produkcja, która miała odmienić oblicze serii Pokémon, więc wiadomo, jak to bywa z grami, o których się tak mówi przed premierą. Ale to też była gra, o której sporo było już wiadomo, zanim zadebiutowało, bo Nintendo naprawdę sporo publikowało materiałów, w których dogłębnie tłumaczyli, jak ta gra będzie wyglądać, czym jest gameplay tak naprawdę w Arceusie. I ostatecznie wyszło, powiedziałbym, jakiego słowa by to użyć? W ogóle Paweł z tych razy ze mną opowiada o grze, tak. Czy raczej będzie. No i Paweł typ jak nas słucha i chyba się odezwie też. Tak, więc jest zdecydowanie. Także po prostu zacznijmy. Czym jest Pokémon Arceus Legends? Jest grą, którą można by nazwać trochę spin-offem, bo nie mamy tutaj w ogóle tradycyjnej formuły, jeżeli chodzi o tą taką fabułę, że zaczynamy u mamusi w domu. Nie, no jest w pełni spin-offem, no bo biorąc pod uwagę raz, że jest to inna formuła gry, a dwa, że mają jakby nawet nazwę pod serii. No i przede wszystkim trzecia rzecz, że ta gra nie ma w żaden sposób połączenia z innymi odsłonami, jeżeli chodzi o funkcję online, więc nie możesz przerzucać swoich Pokémonów do innych tam powiedzmy gier. No to jest jak najbardziej taki zupełnie oddzielny produkt. No dobra, to prawda. Więc można nazwać spin-offem po prostu. I jest to produkcja, tak jak powiedziałem, nie mamy tutaj typowej formuły, że chodzimy od miasta do miasta, bo tak naprawdę miasta tu nie ma, jest jedno miasteczko, wioska, Jubilee Village. I formuła zamiast tego właśnie chodzenia po kolejne odznaki i pokonywania mistrzów Pokémon opiera się bardziej na pracy badacza, tak? Jesteśmy w organizacji takiej, która bada Pokémony, bo w ogóle nasz bohater przenosi się do przeszłości, do regionu, który jest jakby... No patrzycie na to, sobie myślicie, o, feudalna Japonia, nie? Tym się inspirowali twórcy. I tak to właśnie działa. Ja myślałem, że nie da się głupiej zacząć grę, bo... Czemu? Nie lubisz się przenosić w przeszłość? Przez dziurę w niebie? Ja widziałem problem. Wiele gier, gdzie główny bohater tracił pamięć i wszystko było wytłumaczone amnezją. A tutaj chłopak spada z nieba, dosłownie. I to ale tak to jest, brzmi. To jest klasyka też troszeczkę gatunku, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, japońskie... Tak, te japońskie gry... bo tam i gry, i anime, i tak dalej, to tam ten motyw cały z tak, osobą z teraźniejszości przeniesioną w przeszłość, to jest już taki standard. Shin Megami Tensei, zaczynamy grę i po 5 minutach ze współczesnego Tokio trafiamy do postapokaliptycznego Tokio i się zamieniamy w ogóle w jakiegoś tam półboga. Więc no, bywają takie rzeczy. Ja tylko chciałbym, żeby tutaj nasi słuchacze dokładnie wiedzieli, że jeżeli chcieli zacząć przygodę z Pokémonami właśnie od tej części, to żeby wiedzieli, że tam dzieją się właśnie takie JRPG-owe dziwactwa i żeby mieli na to baczenie. Tak, aczkolwiek nie ma ich tak dużo, jak w innych JRPG-ach, bo to jednak są nadal Pokémony, nie? Tutaj nie ma cutscenek zbyt wielu, jak już są, to nie ma dubbingu w nich niestety oczywiście, bo to Pokémony. Z tym, że nie ma tak wielu, to nie do końca się zgodzę, bo prawie całe pierwsze tam powiedzmy 2 godziny gry to jest non-stop ciągnięcie za rękę od scenki do scenki. Ja nie liczę tutaj każdej rozmowy takiej, wiesz, jak cutscenki, tylko takich bardziej efektownych scenek, że tak powiem. Znaczy to jest generalnie taka cecha tych gier, powiedzmy w tej serii, w ciągu ostatnich kilku lat, która się gdzieś pojawiła, bo Pokémony jakby nie było, to były dosyć swobodne, jeżeli chodzi o fabułę, wiesz, nie było ich za dużo, bardziej chodziłeś, bardziej, nawet jak ta fabuła była, to ona gdzieś tak jakby w tle się działa i rzadko byłeś odciągany od rdzenia gameplayowego, tak. A od paru lat oni troszeczkę zaczęli iść bardziej w to, żeby te gry były w cudzysłowie kinowe, tak, że mamy więcej właśnie cutscenek, mamy więcej dialogów, więcej takich momentów, gdzie gra się troszeczkę ciągnie za rączkę i o ile przyznam, że później gdzieś jak się już eksploruje ten świat, to jest dużo swobodniejsze i rzeczywiście czuć tą różnicę między tym a mainline'owymi takimi gierkami, to no, ten początek troszeczkę może odrzucić. Mnie wynudził strasznie. To jest wada wielu gier Pokémon, że strasznie długo właśnie tak samouczkowo, no ale potem jak już ten samouczek pokonujemy, to zaczynamy jakby prawdziwy core, fundament gameplayu tak grać i powtarzać cały czas to samo. Już się bałem, że powiesz, zaczyna się wtedy Pokémonowa jazda. Trochę nie zaczyna. Jak odblokujesz wierzchowca, to jest jazda. No dobra. Natomiast rybę. Rybę też, tak. Potem możemy też latać, pseudolatać, bo to jest tak ten... Ja myślałem, że to będziemy w ogóle mieć latającego mounta. On tak do końca nie latał, to jest taka bardziej lotnia jakby Pokémonowa, tak. Ale mamy też w ogóle, potem odblokujemy Pokémona, który się wspina za nas na skały różne i potem możemy się dostawać w takie trudno dostępne miejsca. De facto to i tym koniem... Troszeczkę renifer, tak. Można się wspinać tak naprawdę. No, ale w każdym razie, dobra, bo tak sformułujmy szybko, jak wygląda gameplay w ogóle w tych Pokémonach. Mamy kilka otwartych obszarów, otwartych światów, jakby to nie są ogromne światy, jak w jakimś Assassinie Valhalla, ale no to jest duża lokacja, taka, że powiedziałbym, nie wiem do jakiej gry ją porównać, to jest problem. No. Jest spora lokacja, duża, otwarty taki świat.
po którym się poruszamy, szukając Pokemonów do złapania, bo jakby to jest taki szereg pobocznych wyzwań, które zwiększają naszą rangę badacza, powiedzmy, bo nie pamiętam oryginalnej nazwy tego. I w każdym razie mamy różne takie minicele związane z różnymi Pokemonami. Złap na przykład Pokemona jednego, złap Pikachu, tak? To jest jeden cel, to potem mamy następny cel, złap trzy Pikachu. Pokonaj pięć Pikachu za pomocą danego ciosu. Zobacz, jak Pikachu wykonuje atak Thundershock na przykład 7 razy, tak? I za to wszystko potem zbieramy jakby dane badawcze dzięki temu i potem oddajemy je profesorkowi, który zwiększa nam rangę właśnie naszą tej organizacji badawczej. Dzięki temu możemy na przykład mieć lepsze Pokebole, możemy mieć Pokemony na konkretnych levelach wyższych i tak dalej, różne bonusy. To jest taki, bo uzupełniamy Pokédex, tak. I to jest cały core tej gry, że zbieramy nowe Pokemony i uzupełniamy Pokédex i to jest główny cel. Czyli nie coś, co było w każdej grze z tej serii, no, tylko bez innych fajnych rzeczy, które w tych grach były. Ale właśnie jest to ta fabuła, bo jednak ja zauważyłem, że w porównaniu do... Bo ja sobie grałem w ten remake Shining Pearl i tam ta fabuła jakby wolniej się rozkręcała, a tutaj mam wrażenie, że jednak... Jeszcze wolniej? Tak. Bo tam tak naprawdę gdzieś... Po 10 godzinach zaczynasz się... Bo w tych starych Pokemonach, Paweł Typiak, bo jest dwóch Pawłów, mam wrażenie, że tam zawsze jest strasznie długi ten wstęp, że wychodzisz z domu, wiesz, po raz pierwszy, tam bla, 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 i to się strasznie długo ciągnie, a tu tego nie ma, więc jakby szybciej dochodzimy do tego etapu, że no, tu coś się dzieje z tymi Pokemonami, bóstwami naszymi, słuchaj, no tam pójdź, sprawdź, co się dzieje. Więc mam wrażenie, że naprawdę pod tym względem ta fabuła trochę szybciej, płynnie postępuje i ona też prowadzi nas do tych nowych regionów, więc mi się to wydało całkiem... Nie czułem się nigdy, że... No, muszę jeszcze zostać w tym regionie, tam pofarmić, pograindować strasznie dużo, żeby tam pójść dalej z fabułą. Nie miałem takiej sytuacji. Mi się podoba cała koncepcja tego, że cofamy się w czasie do momentu, kiedy dopiero odkryto Pokebole, kiedy nie wiadomo tak naprawdę, czym są te Pokemony, bo trochę się ich boimy, a trochę chcemy je złapać, a trochę chcemy je poznać. I my jesteśmy tym, który jako gracz doskonale wie, kim są Pokemony, czym będą w przyszłości te Pokemony i tak dalej, i tak dalej. I to mi się akurat podoba w tej grze, że tutaj rzeczywiście cofamy się w tym czasie i poznajemy jak gdyby początki Pokemonu. Można by tak troszeczkę to nazwać. Tak. Tylko przez dziurę w niebie, no przepraszam. Ale wiesz, to jest pierwsza gra, która, bo tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o postaci poboczne, czy to jak jest to, powiedzmy, fabularnie otoczone, to Pokemony wzbudzają tam trochę strachu wśród ludności, plus generalnie jako gracz jesteśmy pierwszy raz zagrożeni bezpośrednio przez Pokemony, które mogą nas bezpośrednio atakować. Bo jak sobie zwiedzamy ten świat, to na przykład dziki Pokemon może nas zaszarżować, żeby nas uderzyć i możemy stracić zdrowie nawet całkiem jako postać. Więc to jest ciekawe. To pasuje trochę ogólnie do tego, co ludzie zawsze tak lubili komentować gdzieś na poboczu tych gier, bo w każdej części w Pokédexach były jakieś wpisy typu, że nie wiem, ten Pokémon powstaje, nie wiem, zjadając dzieci w lesie, coś w tym stylu, nie? Tak. I to zawsze tak nie pasowało zupełnie do tych dziecinnych jednak przeznaczonych dla dzieci gier i jakby ta część najbardziej nawiązuje do takich, więc to... Troszeczkę, no. Trochę ciekawsze jakby spojrzenie na ten świat. Ale właśnie... A propos tych Pokemonów, które mogą nas zaatakować, to tak jak w dodatku do... nie pamiętam, to było też w Sword and Shield, jakby... Czy mam być ciszej, bo mi coś pokazujesz, a nie o co chodzi. Okej, aha. I w każdym razie Pokemony widzimy w tym świecie, tak? To nie jest tak, że jak w starych Pokemonach sobie chodziliście w trawę i nagle coś was atakuje z powietrza, nie widzieliście, że tam był Pokemon, tylko wszystkie Pokemony widać, możecie do nich podejść, rzucić w nie Pokebolem, bez walki i złapać, to jest taka mini nowość. A jak zaczniecie walkę, to jest tradycyjna walka turowa, przy czym możecie też się poruszać podczas tej walki naszym trenerem dookoła walczących Pokemonów. To jest taki też mini dodatek kosmetyczny, ale całkiem przyjemny dla oka. Filmowe to jest nawet. A propos trenerów, to nie ma tutaj za dużo takich walk klasycznych. Są bardziej w punktach fabularnych konkretnych. Szkoda bardzo, bo jest dużo nowych Pokemonów, które są bardzo fajne. Jeżeli chodzi o designy, to się postarali akurat w tej konkretnej grze. Może to dlatego, że sporo takich moich, powiedzmy, bardziej lubianych tych dostało swoje nowe formy, ale jakieś niedźwiedzie typu Ursaluna to naprawdę fajnie zaprojektowane stworki. Mam nadzieję, że one się pojawią w tych mainline'owych grach, bo te gry też jakby one, jeżeli chodzi o mechanikę tego, jakie mają statystyki te Pokémony, troszeczkę są pozmieniane. I uproszczone trochę. Tak, więc raczej nie spodziewam się, że kiedykolwiek będzie można przenosić Pokémony z tej gry do tych głównych. Arceus 2, tak? Czy do Arceus 3? Tak, Pokémon Legends, dwukropek inne tam, tak? Bo każdy region ma tam jakieś swoje legendy, więc może gdzieś tam kiedyś coś innego trafimy. Natomiast jeżeli chodzi o gameplay i eksplorację, to sama eksploracja jest chyba najfajniejszym elementem. Jakby świat jest pusty i niezbyt ciekawy sam z siebie. Nie jest atrakcyjny, no. Tak, ale całkiem zadziwiająco przyjemnie, jak na ten pusty, brzydki świat,
Latało mi się po prostu gdzieś na tym reniferze i łapało gdzieś przypadkowe Pokemony po drodze. To jest takie, dla mnie to takie dziwne aż było, bo ja wiem, że ta gra nie jest super dobrą grą, ale właśnie mimo to przyjemnie mi się w nią grało, tylko musiałem grać w krótkich sesjach, bo jakbym grał więcej niż półtorej godziny naraz, to już wiem, że by mnie zaczęło bardziej nużyć. Tak, i problemem gameplayowym jest na pewno to, że ta gra nuży, bo chociażby tak jak mówiliśmy o tych zadaniach związanych z Pokédexem, one są bardzo wtórne i o ile dla jednego powiedzmy gatunku zrobić taki pełny research, tak, to jest jeszcze nic takiego strasznego, to jeżeli masz tam te 200 tych stworków i dla każdego musisz zrobić jakiś tam konkretny research, no to jednak trochę cię to przytłacza. Tak. Jeszcze są takie urozmaicenia w tym świecie w postaci Pokemonów Alpha, tak, że są trochę większe i tak, mają czerwone oczy. Możemy to złapać. To jest coś, właśnie Pokemony Alpha to jest coś, co fajnie by się wpisało w tę grę, gdyby tutaj było więcej wyzwań, gdyby tutaj były walki z trenerami i tak dalej, bo to są takie jakby naszprycowane Pokemony, które jakby od razu z góry mają bardzo wysokie statystyki. Tak, nawet przynajmniej takich, 3 na takich używamy w walce złapanych, to są takie wielkie faktycznie na polu bitwy, to jest spoko. Tylko, że nie ma gdzie ich wykorzystać i to jest problem. No, ogólnie rzecz biorąc, tak, Paweł? Ciekawe są jeszcze te anomalie, które się pojawiają podczas samej gry. No tak. To znaczy pojawia się anomalia, do której możecie wejść i w której spawnują się zupełnie inne Pokemony. Takie trudniejsze, czasem legendarne, trudniejsze, tak, z dużo wyższym levelem, które, co ciekawe, odpowiednim Pokebolem będziemy mogli również upolować. I wydaje mi się, że tu warto także zwrócić uwagę na te wszystkie rzeczy, które zbieramy dookoła, bo ta eksploracja jest w tym wszystkim najprzyjemniejsza, to fakt. Mijamy jakieś drzewo, które jest wypełnione owocami, na którym rosną jakieś owoce, rzucamy Pokebolem, wychodzi Pokemon, który uderza w to drzewo, spadają owoce, zbieramy jakieś rzeczy, dzięki którym możemy przywoływać do siebie te Pokemony, czyli widzimy dzikiego Pokemona, rzucamy mu jagodę, on jest nią zajęty, więc rzucamy specjalnym Pokebolem, łapiemy i to wszystko jest naprawdę fajne, jakieś bomby dymne, to naprawdę jest bardzo fajnie wymyślone, tylko ja na przykład spędziłem trochę czasu nad rozmową z moim przyjacielem, który jest wielkim fanem Pokemonów i w 3 dni zrobił 24 godziny gry. Ja się pytam, Michał, co tam jest dobrego? Dlaczego to cię tak wciągnęło, kiedy ja mam dość już po 10 godzinie i tak uważam, że to jest jakieś o 7 godzin za dużo? I właśnie on powiedział wprost, chodzi o zbieranie Pokemonów, o szukanie ich wszędzie, no tak, o to, że możemy je do siebie przyciągnąć, o bycie z tymi Pokemonami. Ja mam wrażenie, że tutaj ta gra jest stworzona dla fanów Pokemonów i ci, którzy chcieliby dopiero zacząć swoją przygodę z Pokemonami, choć to chyba najlepsza ze wszystkich części do tej pory, bo jest taka, jak sobie wyobrażamy, że Pokemony powinny wyglądać, to nadal to nie jest gra, od której warto zacząć i chyba jeszcze takie Pokemony dla to mnie. To od razu powiedz co byś wystawił od razu. Ja muszę, panowie, bo rozumiem, że już zmierzamy do podsumowania powoli, no, także. Prawie. Bo ja bym podsumował to w ten sposób, bo to jest bardzo niepopularna opinia. Pokemony nowe są straszne, są okropne. Raz, że wyglądają brzydko, ale nie przeszkadza mi to. Gram codziennie w grę Deathloop, która no nie wygląda najlepiej, wykrzacza się na Switchu, a mimo wszystko ma tak wciągający gameplay, że ja to kupuję. Ale rozumiem, że ta gra nie jest po prostu dla mnie. Tylko ja mam takie wrażenie, że gracze Pokemon to są, takie porównanie zróbmy, że przez całe życie grałeś w FIFA 99. Nie wychodziła żadna inna gra, tylko FIFA 99 i uważasz, że FIFA 99 to jest najlepsza piłka na świecie. I nagle wychodzi nowa część i wszyscy mówią, wow, tak powinna wyglądać piłka. Tylko, że to jest FIFA 2005, a mamy 2022 rok. I te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Pokemonach, powinny być na GameCube. Powiedział fan Gizów. Czekaj. Dobra. Na Switchu powinny być zupełnie lepsze te Pokemony. Świat powinien być bardziej wypełniony, powinna być jakaś fabuła, powinien być jakiś dubbing, dialog, cokolwiek. Nie ma języka polskiego, gra jest wydawana po polsku, wiem, że to moja fanaberia, ale no dajcie spokój. No to jest, i wszyscy mówią, ale to Pokemon, i machają ręką, i mówią, ale to Nintendo, to daj spokój. I ja czekam na ten moment i teraz to już będzie totalnie niepopularna opinia, więc możecie mnie skejtować za to. Z jednej strony trochę czekam na to, aż Nintendo zostanie wykupione przez jakiś Microsoft, żeby wprowadzić do XXI wieku w końcu tę firmę. I lancery w Pokemonach. Z drugiej strony bardzo się jednak cieszę, że jest takie Nintendo, które opiera się temu wszystkiemu, wydaje takie Pokemony i wszyscy mówią, ale super gra. Ale nie, wiesz co? Nie wiem, co sądzić na temat nowych Pokemonów. One mi się strasznie nie podobają. Dobra, to ja ci powiem Pokemony tak, to nie jest gra dla mnie. Że ja się zgadzam z tą trochę, no bo na przykład jak się patrzy, ale to też nie jest tak, że oto jest Nintendo, bo są gry Nintendo, które wyglądają lepiej, pokazują że można zrobić lepsze gry. Na przykład Kirby nadchodzący. Tak, ale Breath of the Wild to jest game changer totalny i nie tylko dla Zeldy, tylko dla gier z otwartych światem. Chcesz dać ocenę, czy nie? Czy po tej wypowiedzi? Boję się dać ocenę. Ja chcę tylko, żebyście to usłyszeli ode mnie. Ja.
szkoda mi dać tej grze 5 na 10, bo tak bardzo mi się nie podobała. Więc wolę się wycofać i żebyście wiedzieli... Co my chcemy wystawić? To jest ciekawe, nie, bo ja myślę, że po tej krytyce to będzie jakieś 2 na 10, bo ja dla mnie... Ja powiem od razu, że Pokémon Legends Arceus to jest gra dla mnie tak na 6, 6,5 na 10. Okay. To pół tylko dlatego, żeby naprawdę przyjemnie mi się do niej wracało i tam fajnie się eksplorowało ten świat. Ta gra jest bardzo wygodna też, tak? Bo sobie wsiadamy na tego mounta naszego wierzchowca, jeździmy, nie musimy zsiadać, żeby zbierać rzeczy, surowce. Więc jakby nic nie przeszkadza w grze. Nie trzeba chodzić powoli, a nic się nie ogranicza w tym świecie. To jest fajne, ale ten świat jest nudny i po 10 godzinach po prostu już bardziej się spieszyłem, tak też, bo po prostu jakby jest tu potencjał, to jest taki jakby prototyp, na podstawie którego mam nadzieję, że Game Freak zrobi grę taką z miastami różnymi, wiecie, stylami, z różnymi rzeczami do roboty w tym otwartym świecie, ale bez tego... Zgadzasz się ze mną, że to jest taka gra, która powinna wyjść w 2005 na GameCube'a i teraz czekamy... Znaczy nie wiem, czy na GameCube'a, chodzi mi o to, że po prostu... No to na Wii U. Trochę tak, bo tu... I oczywiście grafika też, tak to wiadomo, ale chodzi mi po prostu o zawartość, nie, że tu jest trochę za mało. Natomiast są tu fajne nowości, naprawdę, które mi się podobają. Mam nadzieję, że nie będą je rozwijać. I tyle. I do mnie to jest takie 6,5 na 10 właśnie. Dobra. Dziwne, że dopiero te nowości teraz weszły. To jest dziwne, bo no. Jeżeli ktoś będzie nowy w Pokémonach, odpali i powie... Tak, ale z drugiej strony zauważ... To było 15 lat temu. To jest w ogóle nie dziwne. Oni od lat strony... wydają to samo, tak. Ludzie od lat to łykają i jakby... Nie łykajcie tego. Bo ty wspomniałeś o fanach Pokémonów, więc pewnie jako jedyna osoba przy mikrofonie, która rzeczywiście w sumie... te gry gra. Najwięcej chyba. Tak. To powiem ci, że się zgadzam pod tym względem, że fani Pokémonów jako powiedzmy cała masa. Jako gatunek. Ludzka, tak? Nie wskazując na nikogo palcem konkretnego, no kupują to, tak? W sensie łykają, co im Game Freak rzuci i rzeczywiście Game Freak się przez lata nauczył, że nie musi się w ogóle wysilać. I dlatego Arceus dla mnie jest, bo dla mnie jest taki wręcz irytujący, kiedy widzę, jak ludzie zachwycają się, jaki to on jest relatywnie innowacyjne, jeżeli chodzi o tą serię. Bo prawda jest taka, że rzeczywiście na powierzchnię jakichś tam podstawowych mechanik, które gdzieś już były w poprzednich częściach, wiesz, te walki, łapanie i tak dalej, rzucono taką cienką warstwę farby, która gdzieś przejawia się w jakichś najprostszych mechanikach wyciągniętych z innych gier. No w sensie mechanika z gier akcji, tak, tutaj. To ogranicza się do tego, że możemy skakać, w sensie możemy robić uniki, ze skokiem i mamy przez to walki z bossami, które nie wiem nawet do czego porównać. To jest jakby... rzucanie jedzenia w bossa jest, i tyle. No. To jest coś, co człowiek zrobi w Unity na kolanie w jeden dzień, tak? Może. Rzucasz w bossa jedzeniem i przy okazji unikasz jego fal uderzeniowych, tak. Czy jakiś kuleczek, które w ciebie lecą, zależy jeszcze od bossa. Mi się już przelała czara goryczy. W momencie, kiedy dostałem, przepraszam, na chwilę przerwę, dostałem poboczny quest, gdzie było pokazane idź do tamtego duszka i był taki fioletowy duszek. Ja widzę, że on jest za rzeką, widzę most przed sobą, robię krok do przodu, a ktoś mówi, ale gdzie ty idziesz? Miałeś pójść do tego duszka. I okazuje się, że za mną też jest most i ta gra uznała, że ja muszę iść mostem, który jest za mną, a nie mostem, który jest przede mną. A to akurat typowe dla... Generalnie musimy już ubranie, nie mogłem zmienić ubrania, więc to też musimy zmierzać do brzegu powoli. Więc dawaj podsumowanie. Więc powiem tylko, że jako krok w dobrym kierunku, no to powiedzmy, że to jest ten krok, no bo rzeczywiście Game Freak próbował zrobić coś nowego, ale mam wrażenie, że oni próbowali zrobić coś nowego, bo zobaczyli dobry feedback na tą swoją strefę z otwartym światem w ostatniej grze, w Sword and Shield i po prostu mając już gotowy świat pod remake'i, porzucili robienie tych remake'ów i stworzyli sobie taki na kolanie troszeczkę projekt. Mam nadzieję, że ten Game Freak rzeczywiście, nie wiem, wyda jakiś budżet, jako że to jest największa seria, jeżeli chodzi o pieniądze i tak dalej, w historii gier i zrobią coś porządnego. Natomiast no to jest takie 5 na 10 prawdopodobnie. Wow. Czyli wychodzi nam ładne 6 na 10 chyba z mojego 6,5 i twojego 5. Tak. Nie umiem w matematykę, ale 6,5... Powiedzmy, że 6 na 10 odgramy na maksa. Tak, dla Pokémon Legends Arceus to było na tyle. Dziękujemy bardzo Nintendo i Conquest Entertainment za dostarczenie kompi do recenzji.